there is a lot of player, a lot of history, also the coach of the national team, of the women national team. I'm so sorry for him because for nothing he don't achieve the qualification. I hope that all the guys that come from Tomasho, they come here for enjoy your city and the city so important for volleyball. Też się czujemy, że jesteśmy faworytem w tym meczu i chcielibyśmy to potwierdzić w jutrzejszym meczu, także miejmy nadzieję, że nie będzie jakiejś niespodzianki i Tomaszów może nie tyle, że wygra, ale się postawi bardzo mocno. No, liczymy na to, że będzie to dobre przetarcie przed drugą rundą. Myślę, że nie każdy w życiu ma szansę zagrać przeciwko takim zawodnikom, takim gwiazdom, więc dla nas to jest na pewno jakieś uhonorowanie i bardzo ciekawa przygoda. No myślę, że przede wszystkim to jest odważna gra, wolna ręka, zielone światło na tych trudnych piłkach, na zagrywce po to, żeby zaryzykować i im dłużej ta gra od stanu 0-0 będzie się utrzymywać na styku, tym lepiej dla nas i tutaj no wiadomo, my tylko możemy coś fajnego tutaj zrobić i popsuć trochę krwi drużynie Werby Warszawa. I really don't know what can happen tomorrow, you know, the level, the technical level is absolutely different, no, between us and them. Also, we are one team really with good techniques, and it can be difficult for them to play in front of us. I know exactly, but in the same time, you know, it's important for us to keep focus about our team, about our system. You know, we're coming back to play together after 3 weeks. You know, and for this reason, I hope that tomorrow the guys understand how it's important to coming back to play together. Każdego zespołu, który gra się w finałach, takim priorytetem jest awans do finału Pucharu Polski, także na pewno naszym zadaniem jest wygrać tutaj w Tomaszowie. No i tego się trzymajmy. No. Trzeba wygrać ten ćwierćfinał, później półfinał. No, tak jak trener powiedział, naszym celem jest zdobycie Pucharu Polski. Kilka lat wstecz człowiek nawet, można powiedzieć, nie marzył gdzieś tam o takiej sytuacji, a jutro będziemy mieli okazję gdzieś tam spróbować swoich sił naprzeciwko, więc super sprawa. Jestem pewny, że będzie to święto siatkówki w Tomaszowie. Wychodzimy na boisko jutro, od stanu 0-0 bijemy się, tak jak powiedziałeś, z drużyną, która jest naszpikowana gwiazdami polskiej i nie tylko polskiej siatkówki. Rola sportowca jest taka, że wychodzi się, żeby wygrać, także może z uśmiechem na ustach, no ale tak zaczynamy każde spotkanie, tak i jutro wychodzimy gdzieś tam w pełni zmobilizowani i próbujemy wygrać to spotkanie. Tutaj klub, kibice wiadomo, ale też zawodnicy indywidualnie mogą stanąć naprzeciwko już bardzo utytułowanych zawodników, zmierzyć się z nimi. To jest, myślę, że bardzo fajna, miła chwila dla takich sportowców tutaj w pierwszej lidze, że ten kontakt z Plus Ligą, z czołową drużyną będziemy mieli i na pewno każdy będzie chciał się to bardzo dobrze pokazać i tutaj zjeść parkiet, żeby wygrać mecz i awansować oczywiście.